Siemane, to jest Petyn Games. Witam was. Mówimy o stanowstwie. Chciałem się wybrać pszenicę sprzedawać. Tak jak powiedziałem, dostałem miarę dobre pieniądze, 750 złotych za tonę pszenicy. Więc lecimy ją sprzedawać. Jest to na fermę Drobiu, przepraszam. Więc lecimy. Bez zbędnego podłużania, bo czas ucieka. Robota musi być jeszcze zrobiona, a trochę tej roboty mamy. Więc co, siadamy. Jedziemy, 20. Ogólnie jeszcze nie wspomniałem na początku, a ja pożyczyłem od znajomego się przyczepę i tam było chyba bez 30 kg, chyba 8 ton pszenicy. Bo powiem szczerze, nie chciałem już mi się sypywać nigdzie na silos, nic w tym stylu. Mówię, dobra, to będę to wywoził zaraz. A dzwoniłem do znajomego, pożyczył, mówi, dobra, wiesz, mówi, jak raz zrobię, że nie was skończyłem. Nie ma problemu. Więc teraz sobie tylko lecimy teraz rozsprzedawać. Nie biorę żadnych kogutów, nie włączam światła, nie włączam, bo tu mamy wszystko praktycznie, można powiedzieć. Jedziemy drogą polną, więc tutaj nie ma co cudować. I tak, 106 tysięcy na koncie, troszkę kasy wiadomo poszło. Pierdołki, nie pierdołki. Trzeba było jeszcze kupić parę rzeczy do domu. A więc dlatego tak, że lekko pieniędzy ubyło. Więc lecimy. W całym speedzie, to nie ma co opieniżać. Pasty widzę trochę wychodziły po bezwerkowcu, czy bezwerkowcu mówię, po kultywatorze muszę sobie tutaj jeszcze połachać, a tu już spokojnie, bo tam, bo tutaj ten rzepak to będzie na moment siany, młotki też muszę jeszcze ogarnąć. Powiem szczerze, jest tak zapierdziel, że człowiek nie ma w co ręki ułożyć, tyle mogę powiedzieć, naprawdę. Jestem w ciężkim szoku, że no widzicie, koszty utrzymania maszyn. Mechanik przyjechał, nawala ciągniki, więc teraz koszty utrzymania maszyn też to właśnie idą. Czekaj, ja dobrze poradę? Źle. Utwa, taniem. Maszymy, dojedziemy gdzieś na pewno. Więc nie ma tak źle. No te koszty maszyn troszeczkę bolą, można powiedzieć, bo jednak to jest parę tysięcy. Ale patrzcie, z jednej strony ten modzik fajna rzecz, no bo naprawdę nie muszę się martwić o naprawy, automatycznie wszystko naprawia, więc to jest naprawdę, no fajnie, kurwa, czemu się kamera w ogóle przestawiła? Trzeba wychać tam tylko jazdkę. Jako gościowi jedziemy sobie tutaj na soję. Jakoś tam sobie przejedziemy. Dobra, teraz tak, gdzie to było? Tu. Tak, tu mam mańkę teraz, ja mam na Paweł chyba. To będzie chyba dobrze. Proszę, to na lewą muszę być. Nie na czawą, tylko na lewą. Dobra, spoko. Trzeba iść przełożyć wolce. Na tą stronę, cyk. Ciągnąć. Przełożyć wolce. Z jednej strony tyk, tyk, to jest elegancko, teraz tak, z tej strony chyba tak samo trzeba zrobić, pyk, na bolce wziąć, tu przełożyć, cyk, cyk, dobra, możemy sobie teraz kiperować, bez żadnych problemów, tylko teraz tak, ja bym chciał, cyk. I leci kasa. Leci kasa. Już tego to nie będzie w tej pszenicy, ale zawsze parę groszy więcej do budżetu. Dzisiaj jeszcze będziemy sobie pasować sumę. No wiadomo, ten odcinek raczej krótki będzie wtedy. Ja to spokojnie, na spokojniutko sobie to ogarniemy. Tak. Dobra. Powolutku sobie to zlatuje. To fajnie, bo tutaj fajnie dowolić się. Wiecie, składa się. Błota tu już jest elegancko. Nie trzeba wychodzić. 20 tysięcy. Lekko ponad 20 tysięcy, więc tragedii w sumie, proszę państwa, to nie ma. Czekajcie, czy ja się teraz wykręcę tutaj. Dobra, wykręcił się.
Dobra, i na pewnym speedzie lecimy. Trzeba wziąć teraz case'a i case'em to ogarnąć temat. Więc no myślę, że 160 tysięcy powinniśmy mieć, troszeczkę może, nie no więcej. 64, 3, w tylu. Więc to no, nie jest tak źle. Więc koszty maszyny się zwrócą. Jakieś tam pierdółki z jakieś tam, wiecie, nie jest tak źle jeszcze. Czekam aż sąsiad właśnie zetnie w końcu ten owiec, bo już sobie właśnie kupić te pole. Ale jakoś to płonie to idzie. Z tym owcem sąsiadowi. Trzeba do niego przyjechać, mu to ściąć. Ogólnie, o bizonek, o idzie do sprzedania. Mam kombajn już na oku. Kombajn na oku. Więc no tylko jechać i go przeprowadzać po prostu. Już tak się ułożyło, proszę Państwa, że kombajn znalazłem. Nawet za fajne pieniądze, nie ukrywam, bo myślałem tak 100-150 tysięcy wydać kombajn, ale udało mi się znaleźć kombajn za bagatelne, to jest sformułowanie, a za dużo mniejsze pieniądze. Zbiornik duży, tylko że fakt, header jest mniejszy, ale to mi nie przeszkadza w sumie, z jednej strony będzie lepiej. I zobaczycie go pewnie już jutro, bo do handlarza. Nie raczka naszego kochanego sokat go ściągnął, kombajnik i za 68 tysięcy plus dycha przystawka bodajże 20 tysięcy, 15 tysięcy przystawka, więc wychodzi mi gdzieś tak w granicach 75 tysięcy, maksimum 80 tysięcy za kombajn. Tylko że za mojego poczciwego bizona dograłem się, że dostanę, praktycznie można powiedzieć, tyle samo co wysiało, 35 tysięcy. Przystawką ze wszystkim, czyli ja dokładam do tego mojego kombajnu, powiedzmy gdzieś tam te 35 tysięcy, więc tu nie ma jakiejś tragedii. A powiem szczerze, że potrzebny już mi jest większy kombajn. Z tego względu, że... patrzcie, 700... a nie, przepraszam, po 100... 12 i to było mnie za mało powiedział. Więc mój kombajn już jest zaklepany i to będzie przywieziony na odcinku, zobaczycie. Wiecie, ja powiedziałem, żeby już przywieźli mi go, bo ja to będę jeszcze śrubaki, więc ja muszę już, wiecie, mniej więcej sobie przygotować, bo jeszcze wiecie, trzeba jeszcze mieć 3 tygodnie do miesiąca czasu jeszcze będą będzie sobie do korzenia, więc ja muszę już ten kombajn przygotowany mieć w 100%. Taki bufon miesięczny myślę, że tak 3-4 miesiące, co ja mówię miesiące, 3-4 tygodnie myślę, że starczy mi czasu, żeby to ogarnąć. Mechanika sobie wezmę, bo wiecie, no teraz jakby to też nie mam czasu, żeby to ogarniać. Wiadomo, mam się na tym, ale jakieś grubsze sprawy, to już niech lepiej mi ktoś przyjdzie, podejrzy, sprawdzi. No widzicie, że jest to pierdziel teraz gruby pod tym względem, że no nie oszukujmy się. Teraz w polach pól jest dużo, rzepaki trzeba siać, wszystko trzeba ogarniać, więc ja nie mam czasu teraz sobie tak siedzieć i grzebać przy tym nowym kombajnie, bo ten co mam teraz, no to jeszcze pół biedy. To się tam jakoś ogarnia, ale wiadomo, go trzeba mieć ogarnięte 100%, żeby zobaczyć, czy tam wszystko będzie elegancko sobie grało. Fajny kombajnik, 5 ton zbiornik, 5000 litrów zbiornik, więc header 420, więc podobnie jak do bizona. Chciałem 5-metrowy, ale powiem tak sobie stwierdziłem, dobra, będę miał 5-metrowy zbiornik. Będę miał 4,20 header, faktem, ale będę miał większy zbiornik, więc kompensuje mi ten zbiornik, że nie będę musiał pewnie tam się wysypać za kawałek, tylko będę mógł sobie komfortowo właśnie objeżdżać takie większe kawałki na spokojnie. Czekajcie, sobie tak zredukuję. Teraz tak. Nie wiem, czy mam do tyłu ustawione te bolce. Ja dobrze do tyłu, ale
No, właśnie. Fajne zaszczątanka. Fajnie, że ten znajomy przeżył. Powiem szczerze, no, fajniutka taka wszczepka. Że na to dużo mi nie daje. Ja muszę dla siebie kupić. 6000 prawie. 5900, no to nie ma jakiejś tutaj tragedii. Bo tak pewnie, ktoś pewnie zastanowi się, że miałem kombę i bizon zostawiać. Ale stwierdziłem, że jednak nie będę na razie kombinować z bizonem. Kolejny kombajn właśnie będzie zostawiony prawdopodobnie. A usługi, bo dużo właśnie ludzi już mi pisze, dzwoni do mnie, żeby przyjechał na usługi. Trochę to jest urządzę. Tak było właśnie z tym się powiedzy. Jeszcze mi ludzie nie przyjeżdżali, nie zapłacali, a no powiem szczerze, to jest 30 tysięcy złotych na siewku powiedzy. Więc no powiem szczerze, to też nie są jakieś małe pieniądze. Razem z koszeniem zbóż. Tak mi się trafiło też. W parę 10 tysięcy. Myślę, że przyjadą niedługo. Więc patrzcie, no teoretycznie te 6 tysięcy to będę praktycznie miał ten komend za darmo, że tak powiem, w cudzysłowie. Wiadomo, że usługi też mnie kosztowały. To paliwo, eksploatacja. Ale no myślę, że to będzie fajny przeskok z bizona na właśnie ten kombajn, który będzie nie, w przyszłym odcinku. Mówię, to będę siał grzybak, więc to już będzie fajnie zbilansowany. Tutaj fajnie powiem sobie rośnie. Więc mówię, no to rzeczy te 30 tysięcy, powiedzmy 30-40 tysięcy niecałe dołożę do tego interesu i będę miał nowy, większy kombajn. Więc mówię sobie, może mi się bardziej tu zwróci. Więc nie ma tak, nie ma tutaj jakiejś tutaj tragedii. Mam szczepka. Muszę popatrzeć jakąś szczepką teraz też. W okresie zimowym może coś mi się udało dorwać. Pogadam z tym Mirkiem właśnie. Żebym może jakoś tam jakąś nawet może już naczepę poszukał. Z tego względu, że już troszeczkę większy przeskok zrobić. No tak praktycznie można powiedzieć, że to jest wtedy przyczepy, tak trzeba praktycznie można powiedzieć. Więc no trzeba tutaj pokombinować. Dobra, wsiadamy do tego kejsioka i odpalamy. To jest tutaj akurat fajnie, bo on ma klimatyzację, więc tutaj ja się nie muszę bawić. Wiadomo, nawigacji nie ma, ale jest. Ale klimatyzacja jest. Muszę popatrzeć. Będę dużo maszyn muszę wymienić. A pasa też już troszeczkę zaczyna mnie drażnić. Wiadomo, że ona jest drugi sezon, trzeci. Ale muszę też będę szukał jakiegoś już jakiejś innej pracy z tego względu, że szczerze, chcę już mieć jakąś pasę zmiennokomorową. Czy to pasówkę, czy walcowo-łańcuchówkę, nie wiem jak tam powiedzieć to. Na no, ogólnie zmiennokomorówkę chcę. Bo na tę pasówkę jakąś fajną dorować. Na rozsądnych pieniądzach i po prostu, żeby to już miało więcej nogi. Bo ta multimetal fach, nie powiem, jest fajny, ale już w niektórych momentach on jest kłopotliwy, tak? Tak, bo jest za mały. Już ta pasa się wygra udała. Bo żeby mam nie zemdlać, ona ma już 374 belki, więc to nie jest mało. Do końca sezonu wiem, że na pewno będzie zostanie, tak? Ale już mówię, szukam jakiejś innej pasy, bo chcę się rozwijać. Tutaj pod tym względem może to nie będzie jakaś pasa fest nowsza, czy może nawet będzie w tym samym pokroju nośnikowa, może być nawet starsza, ale mówię, już chcę pasówkę z tego względu, żeby ten przeskok był fajniejszy. Masz pasówkę, zmienną komórkę chcę. I żeby też miał jakoś więcej nogi. Będziemy się bawić tutaj z tym, bo jak powiedziałem, ja jestem tutaj na wacie. Ja muszę mieć obrót tego pieniądza. Nie oszukujmy się, ja muszę wydawać te maszyny. Ten VAT jest przez to, że walkę przejeżdżam na finansowanie i zgrabiakę. Więc za to muszę mieć ten, powiedzmy, rozwój robić.
Wiadomo, bo powie teraz pewnie, że za klasa na 264 5000 z pługiem. No a tak powiedzieć teraz, no to ten VAT jakby doliczył, no to już nie jest taka mała sumka, to nie? No ale nie chodzi o to. Ja tam nie patrzę na VAT pod względem tej gry, ale tak się ogólnie mówi, że ja do tego biorę, że kupuję te maszyny i wymieniam. No bo powiedzmy, że jestem VAT-owcem. VAT-owiec musi obracać się, pomazać ten pieniądz, tak? Bo inaczej to będzie musiał wypłacać do skarbówki, to wszystko. Więc to tylko tak, to trzeba sobie ogarniać. To się mówi. No tych belek widzę, tu nie będzie chyba za dużo. To jest pomy. No, zobaczymy ogólnie. O, cyk. Lecimy dalej. Pozmieniać. Beczka na razie zostaje. Beczka to chodzi ogólnie największa, najstarsza maszyna, jaka jest na gospodarstwie. Nie no, posadziłem. No ale patrząc, co ten rozwój zrobić? Fajnie to porobić, poganiać, żeby to po prostu fajnie to dla oka wyglądało. I dla waszego, i dla mojego, ten rozwój wyglądał w miarę, może racjonalnie, jak to powiedzieć, no bo kto praktycznie może powiedzieć, że praktycznie kupuje dwa ciągniki w roku, czy jakoś tak, no ale wiadomo. To jest farming, też nie ma co brać tak definitywnie do tego, żebym ja brał i ogarniał wszystko, się mówi, w jednym, wiecie, tak wieczoralnym. No to jest gra. Tutaj fajnie płody, polony dają. Wszystko fajnie daje, ja naprawdę poszedłem mocno w tę ziemię. Dlatego tu też się teraz, no po prostu mi się to zwraca, dlatego te maszyny kupuję. Teraz, nie oszukujmy się. 30 były dość długo. Usuł case też długo. Teraz najkrócej, nie wiem, który będzie. Chyba na razie to nie liczę jakoś tych z trzech sprzedawać. Jedynie Internationala powinno je sprzedać, tego od paszowozu. Pewnie ten wleci do paszowozu. Wtedy coś innego wleci. Większego po prostu, jeszcze na gospodarstwo. Może mocowo jak klas. Tak ktoś oscyluje w takich granicach mocy. No bo wiadomo, na razie tak mocno sprzętu nie mam do klasa. No tutaj nie mam co się oszukiwać. Ale zaraz przyjdą maszyny, bo chcę wykorzystać ten potencjał, który jest. No i nie oszukujmy się, klas jest ogólnie najnowszym pełnikiem na gospodarstwo. To też pod niego trzeba kupować jakieś maszyny. Powiem szczerze, nie chcę tak robić jak u mnie sąsiad, że ma właśnie klasa. Tego chyba samego nawet kupionego w tym roku. A co on tak? 3 metrowy gebek takiej mocy, czwórki zagonówki, więc tak wiadomo, dobra, kupił dopiero i dopiero będzie inwestował, ale powiem szczerze, tak, on już o nich takiej mocy praktycznie że miał, nie wiem, 10 koni słabszy, 15, i takie maszynki właśnie tak o tym ciągnikiem. Tutaj raczej nie myślę, że on będzie sobie tutaj inwestował pod tym względem maszyny, bo będzie oszczędzał pewnie, bo to najnowszy ciągnik. Jeden z praktycznie najnowszych ciągników, może nie najlepszy, bo są nowsze ciągniki. Ja sama mam jeszcze lepszego. Lędówkę brałem, to też jest troszeczkę inaczsza sprawa. Mam kupił używkę. Rok czy dwa lata mu starszego od mojego. Więc suma summarum sobie uzbierał, no i kupił takiego sprzęta. 160 koni, 155, nie wiem, jak to panie to ma koni, bo tam każdy inaczej gada. Chłopak gada inaczej, łodziec gada inaczej mocowo. Już tam nie wnikam w to. Tam ile mają, tyle mają pod koni, ale gdyby na 150 koni, no to już wiecie, gdyby 3,5-4 metry nawet, na tym strasznie słabym ziemię. Więc ten na palcem w dupie by to prowadziło 4 metry gebeleka. No co? Jakie to wyboje to. Więc mówię, no też będę chciał tutaj wymienić gwera, ponieważ 4-metrowego już taki będzie zamysł, ale to dopiero w późniejszym czasie. No nie w teraz, bo teraz to nie ma dla mnie jego sensu.
takie coś. Bo szczerze powiem, ja się wymienię jak BA, no to ten nie będzie miał co innego robić. Więc co będzie tego w pasie chodził? Jak kupi pasówkę, to raczej ten też nie będzie pasówce chodził. Chociaż 85 koni, 4 to pasówce też by mogło teoretycznie chodzić. Inaczej tam w słomie to będzie tak nie miał chyba ciężko. Tak mi się zdaje, bo jeszcze słoma ogólnie materiał dość ciężki do zbicia. No ale to już tam nie mi to oceniać. Więc mówię, a gdyby nawet to mówię, przecież klasa do tego, do pasy będę miała coś do czego, to i przecież ten kies. Bo tamten kies taka najwięcej takie ciężejsze naprawdę w sumie roboty bierze. Bo tak, puk jest jeden z ciężejszych. Może nie tyle co uciągu, co wady swojej, dużo waży. Wiadomo, puk powiem, to kreskę racha zawini nie kita. No powiem, to jest też dla mnie bezsensowne przepalanie paliwa. No wam szczerze powiem, takie bezsensowne. W sumie zastanawiam się nawet, czy nie pogadam z chłopakami, właśnie zabrałem od nich ten sprzęt. Tego właśnie klasa z tym pugiem. Nie pyta się, czy by nie załatwili mi piątego korpusu. Piątego korpusu do właśnie tego puga, bo tam jest możliwość. Więc szczerze zastanawiam się, czy w ogóle piątego korpusu nie założę do puga. No i wtedy no to by to miało jakieś ręce i nogi, tak powiem, szczerze. No bo 5 skibów, no to 5 skip, no to już będzie miało co robić. Tak mi to chyba już w początku szkoda tego klasa. No, bo co mówię, jak nawet na klasę będę skorobił, no tak jest, nie będziemy co robić, ale tak sobie suma sumarum. O, troszeczkę nie naciągam, no dobra. To na sarnu będzie. To powiem szczerze. Że jednak trzeba go katować, bo pewnie też on pójdzie w późniejszym czasie do sprzedania, więc mówię, tutaj też nie ma co się w sumie sentymenty bawić później. No ale powiem tak szczerze, najbardziej tutaj ciągnik, który mi się podoba z całych tych ciągników, to chyba jest właśnie ten case, który stoi z Stratmanką. Chyba najbardziej, ale ten też ma fajny uroczek. Szkoda, że wtedy jak kupowałem tamtego właśnie 4230, że tego nie było znaleźć, że tego nie było gdzieś tam w fajnym stanie. No powiem szczerze, bo no jest troszeczkę, no jest przeskok. No to jest elektryczny, która piękna sprawa, nie bawi się niczym. Jest pięknie. Jest pięknie, mi to pasuje pod tym względem, że jest wygoda. Czuć ty BRS. Ale trochę dał uliczny, wiadomo, mechaniczny bardziej, znaczy bardziej. Teoretycznie mniej awaryjny, jak się zapowiedzieć ten, no to już raczej go chyba nie odpalimy. No ale, wiecie, no, trzeba iść duchem czasu, trzeba troszeczkę iść do przodu i to po prostu jakoś to z tym ogarniać, tak? Więc nie ma tak źle. A młodeczki. Ja nie przedłużam. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to ciepłe komentarze, linki za oglądanie i trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.